Czy ptyś to matruner? Jeżeli miałbym policzyć wszystkie pytania i wszystkie teorie, które pojawiły się w komentarzach pod filmami, w których występuje ptyś, to pytanie byłoby niekwestionowanym numerem jeden. Pytacie, czy ptyś to matruner? Wskazujecie w komentarzach wiele dowodów, które miałyby mówić za tym, że jest tak, a nie inaczej. Jednak, czy to prawda? A czy przytaczane przez was dowody mają jakiekolwiek poparcie w rzeczywistości? Dzisiaj się o tym przekonamy. Hej, cześć Siemanowicowie, ja jestem Robert z kanału Lamimy i dzisiaj weźmiemy sobie na tapet bardzo ważną kwestię, która może rzutować na całą przyszłość Wojanowic. Spróbujemy dowiedzieć się, jaka jest prawdziwa tożsamość ptysia, który niedawno na Wojanowice zagościł. Ale przed tym pamiętajcie, żeby strzelić łapkę w górę oraz zostawić suba, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Aha, i napiszcie jeszcze w komentarzu Matruner, a przytulę wam serduszko. I nie przedłużając, zapraszam was do oglądania. Na początek warto sobie krótko powiedzieć o tym, kim jest ptyś, ponieważ na pewno jest część z was, która z tą postacią się jeszcze nie spotkała, jako że na Wojanowicach jest od niedawna. Zatem, kim jest i skąd się wziął ptyś? Ptyś, moi drodzy, wziął się z Robloxa. To nie jest tak, że to jest jakaś kolejna postać, która pojawiła się w Minecrafcie od samego początku i już w tym Minecrafcie zostanie. Nie. Wojan pewnego dnia, jak grał w jedną grę w Robloxie, zobaczył jakąś postać na horyzoncie, która płynęła sobie jachtem. Wojan początkowo myślał, że to jest jeden z kolejnych zwykłych graczy, jakich w Robloxie jest mnóstwo. Jak doskonale wiecie, w grze Roblox nie ma czegoś takiego jak publiczny voice chat. Ludzie mogą do siebie pisać wiadomości, ale nie mogą rozmawiać. Jednak tym razem było inaczej, co bardzo, ale to bardzo zaskoczyło Wojtka. Gdy podpłynął do tego jegomościa, to ten się do niego odezwał. Wojan był w szoku, ale nie zbiło go to z tropu. Porozmawiali trochę, porobili jakieś fajne rzeczy i potem resztę odcinka spędzili już razem. Okazało się, że to spotkanie miało nie być ostatnim. W kolejnych odcinkach Wojan już razem z Ptysiem podejmowali się różnych ciekawych aktywności wspólnie. Filmy te cieszyły się bardzo dużą popularnością i zainteresowaniem. Ale już wtedy w komentarzach zaczęły się spekulacje o tym, kim tak naprawdę jest ptyś. No bo jego tożsamość tak naprawdę nie była znana. Ukrywał się pod jakimś pseudonimem i miał skina, w którym było dużo koloru żółtego. No ale to wszystko. Żadnych informacji więcej. Kim jest, skąd się wziął, jak tak naprawdę ma na imię, jakie ma zamiary i co z nim dalej. Nie było wiadomo absolutnie nic. Wojana jednak to nie zraziło i z biegiem czasu zakolegowali się. To jednak dopiero początek, moi drodzy, bo jakiś czas później ptyś odwiedził kolejny uniwersum ze świata Wojana. Mowa oczywiście o Wojanowicach. Pierwsze wiadomości na ten temat pojawiły się już kilka tygodni temu, gdzie Wojan na Wojanowicach otrzymał jakieś dziwne wiadomości od postaci, która pisała żółtą czcionką. Już w tamtym momencie to było coś niespotykanego w skali poprzednich postaci, jakie pojawiły się na Wojanowicach. Jednak już wtedy widzowie stwierdzili, że żółty kolor musi oznaczać tylko jedno. Żółty kolor oznacza Matrunera. Spekulacją nie było końca. Niektórzy z was mówili, że to właśnie Matruner, inni mówili, że to owca Lolo, a nieliczni z was stwierdzali, że to ptyś. Jak się okazało, ci ostatni mieli rację. Z tym, że czy na pewno? No bo wiecie, nadal nie znamy prawdziwej tożsamości ptysia. Nie istnieje prawdopodobieństwo, że za nią kryje się Matruner. Jednak co za tym przemawia, a co przemawia przeciw, o tym porozmawiamy sobie w dalszej części odcinka. Ptyś na samych Wojanowicach pojawił się stosunkowo niedawno. Jak to się stało, pewnie doskonale wiecie, ale jeżeli nie, to szybko przypomnę. Wojan znalazł tablicę, Wojan skraftował miksturę prawdy, Wojan użył mikstury prawdy i nic się nie stało. Potem na Wojanowicach pojawiła się jakaś żółta budowla i chwilę później okazało się, że właśnie jej właścicielem jest ptyś. Po drodze działy się jakieś mniej lub bardziej ważne sytuacje, jak na przykład to, że Wojanowiczanie trafili do świata pełnego lucky bloków, ale potem wrócili na Wojanowice. Niemniej, tak widzowie, tak się dokładnie stało i że ptyś dołączył na Wojanowice. Jednak to jest nieważne. Ważne jest, kim on jest i czy jest Matrunerem. Przeoczymy sobie trzy największe argumenty za tym, że tak jest, a na koniec odcinka podsumujemy sobie, czy są one wystarczające. Pierwszy argument jest moim zdaniem bardzo słaby, ale dla wielu z was wystarczający. Mowa oczywiście o kolorze przewodnim ptysia, czyli o żółtym.
Już wtedy, kiedy na tablicach została zapisana wiadomość dla Wojana w żółtym kolorze, wielu z was spekulowało, że właśnie Matruner jest ich autorem. Jak się okazało, że to jest nieprawdą, to nadal znaczna część z was uważała, że to nic nie znaczy, to o niczym nie świadczy. Po prostu Ptyś tak naprawdę jest Matrunerem, albo Matruner Ptysiem. Wiecie, o co chodzi. Jednak zastanówmy się przez chwilę, czy na pewno sam kolor jest wystarczającym wyznacznikiem tego, kto jest daną postacią? Czy to, że Ptyś ma żółte włosy, lubi żółty kolor i miał żółty domek, oznacza, że jest Matrunerem? No dobra, skin Matrunera też miał żółte włosy, ale co poza tym? Serio, moi drodzy, jeżeli uważacie, że na podstawie koloru możemy z całą pewnością stwierdzić, że Ptyś to Matruner, no to ja uważam, że nie mamy racji. Są jednak bardziej istotne argumenty, o których opowiem wam już za chwilę. A jeśli nadal oglądacie, to pamiętajcie, żeby napisać w komentarzu Matruner. Każdy taki komentarz postaram się zaserduszkować. I już przechodzimy do drugiego argumentu. Tym argumentem jest głos Ptysia. Bardzo wielu z was pisało, że głos Ptysia jest bardzo podobny do głosu Matrunera. Niektórzy z was też spekulowali, jakoby głos ten miał być podobny do głosu Abry, no ale nie oszukujmy się, tutaj podobieństwa jednak za dużo nie widać. Jeżeli natomiast wsłuchamy się w głos Matiego, a potem w głos Ptysia, to da się zauważyć pewne podobieństwa. Zresztą posłuchajcie sami. Upgrade'owany Titan Speakerman. Uwaga, zobaczcie, jak on wygląda. Upgrade'owany, on lata. On gada! No bo, kurczę, no nie chciałem ci mówić, ale w sumie to fajnie chyba, nie? Niespodzianka taka. No. I teraz odpowiedzmy sobie na jedno bardzo ważne pytanie. Czy po odsłuchaniu tych próbek głosu, jedna po drugiej, nadal myślicie, że te głosy są podobne? No cóż, ja nie zauważam tutaj zbyt dużego podobieństwa, więc na podstawie tych obserwacji stwierdzam, że ten argument również jest niewystarczający, bo głosy te po prostu się bardzo od siebie różnią. Możliwe jest, że Ptyś używa jakiegoś modulatora głosu, jak Nubek, jednak nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować, no bo mimo wszystko jego głos brzmi dosyć naturalnie. Jeżeli wy uważacie inaczej, to koniecznie dajcie znać w komentarzu. I moi drodzy, przyszedł czas na ostatnią, trzecią teorię, która jest moim zdaniem najbardziej prawdopodobna i to ona jest w stanie nam odpowiedzieć na pytanie, czy Ptyś to Matruner. Ptyś, odkąd się pojawił, to na Wolenowicach wprowadził bardzo wiele ciekawych rzeczy. Choćby to, że za jego sprawą w grze pojawiły się przedmioty z Wojan Shopu. Choćby to, że ma ten swój niesamowity plecak i równie spektakularne umiejętności tworzenia rzeczy w Minecrafcie. Jest jedna osoba, która już na Wojanowicach gościła, a miała podobne umiejętności. Tak, moi drodzy, to właśnie Matruner. Matruner, jeżeli chodzi o sprawy minecraftowe, był naprawdę mega ogarniaczem. Umiał świetnie budować, tak samo jak Ptyś. Znał się na mechanizmach. A żeby to udokumentować, to nawet nagrał kiedyś film Despacito na notblokach. Także jeżeli znajdę ten film, to zaraz wam go wrzucę. Jeżeli jakiś argument miałby przemawiać za tym, że Ptyś to Matruner, to właśnie ten, moi drodzy. Znajomość Minecrafta, znajomość mechanizmów i znajomość modów to nie jest coś, co przychodzi od tak. To nie jest głos, który możemy zmodulować albo kolor skina, który możemy zmienić, no po prostu chwilę. Umiejętności gry w Minecrafta i rozumienia jego mechanik przychodzą wraz z doświadczeniem i z kolejnymi zagranymi godzinami. Tego nie da się tak po prostu uzyskać z przypadku. I w tym aspekcie jest moim zdaniem największe podobieństwo między Ptysiem a Matrunerem. Znajomość Minecrafta, ogarnianie tego wszystkiego, ogarnianie modów, mechanizmów, no po prostu bycie takim, wiecie, top playerem. Ale to też nie mówi, że Ptyś to Matruner. A wiele osób w komentarzach właśnie tak twierdzi. Bo równie dobrze to może być zupełnie inna osoba, która też dobrze gra w Minecrafta. Kto wie, może to jest ktoś, kto miał jakiś kontakt z Matrunerem. Albo zupełnie losowa osoba, która jednak te umiejętności posiadła w taki czy nie inny sposób. Więc uważam, moi drodzy, że ten argument również jest obalony. I znajomość Minecrafta absolutnie nie dowodzi, że Ptyś to Matruner. Sądzę, że żaden z tych argumentów niestety nic nie znaczy i te osoby, które piszą w komentarzach, mogą być teraz rozczarowane. No niemniej jednak zastanówcie się. Serio,
poczekajmy na jakieś lepsze argumenty, a te odłóżmy na bok, no bo są naprawdę bardzo słabe. Ja po prostu uważam, że Ptyś to po prostu ich kolega, który został wprowadzony na Wojennowice, no bo wszyscy się dobrze dogadują, lubią się i uważali, że to jest coś ciekawego dla was. Czy tak jest w rzeczywistości? To pokaże czas. Ja uważam, że tak i myślę, że wielu z was myśli podobnie. Także moi drodzy, odpowiadając jednym zdaniem, czy Ptyś to Matruner? Uważam, że nie. Dajcie koniecznie znać, co wy sądzicie na ten temat. Pamiętajcie o łapce w górę oraz subskrypcji. Ja byłem Robert z kanału Lamimy. Do następnego i cześć.